jak pamiętasz, jak mi na urodziny, to mi, wiesz co ty przyniósł za nas bomboniary? No już nie pamiętam. Szyneczka cukru w kostkach, jogną synek, a to nie było szokoladowych bombonów, tak bych se przegryzła, to nie chcę teściowo pochrupie. Panie z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Świerklany tradycyjnie już zaprezentowały się podczas powiatowego turnieju kół gospodyń wiejskich Gwara Śląska na Wesoło. Co roku oczywiście reprezentowaliśmy w większym, szerszym gronie, bo kół gospodyń było 4 w gminie Świerklany, także co najmniej 2 koła reprezentowały, czasami więcej. W tej chwili wiemy, jaka jest sytuacja, i ze względu na te warunki zostało to okrojone do jednego koła, ale to jedne koło, jednak tam te panie się zmobilizowały, oczywiście przygotowały występ, mamy je tutaj na miejscu, będziemy trzymać kciuki. Jest to ważne, bo wiemy, to jest taka nasza mała ojczyzna, jakby nie przywiązujemy do tego wagę, na różnych szczeblach, od uczniów, od dzieci, młodzieży, też takie różne konkursy są organizowane na terenie gminy. W Teatrze Ziemi Rybnickiej panie wystawiały scenkę kabaretową Teściowo i Zięć. Teściowo i Zięć! Z teściowo i zięć, nie wiem, jak nam tam będzie. Szczególnie dużo radości, śmiechu, pogody ducha. Tego życzymy wszystkim widzom, wszystkim ludziom. I szczególnie właśnie dzień dzisiejszy, Gwara Śląska na Wesoło, 17. edycja. Myślę, że na pewno ubawi ludzi, a tym bardziej, że mamy taką wspaniałą scenkę Teściowo i Zięć. Powiatowy turniej kół gospodyń wiejskich odbył się 17 raz i od 17 lat niezmiennie śmieszy. Władze gminy Świerklany mówią stanowcze nie rządowym planom budowy nowej linii kolejowej prowadzącej do centralnego portu komunikacyjnego, m.in. przez gminę Świerklany. Gmina na tym traci, na obydwu wariantach tracimy po prostu dochody, tracimy strefę przemysłową w jednym wariancie akurat, a w drugim tracimy domy mieszkalne. Myślę, że akurat jest to spore oburzenie tutaj wśród mieszkańców przede wszystkim i gminy też. My też stanowczo już od półtorej roku mówimy stanowcze nie obydwu liniom, które tutaj przez naszą gminę przechodzą, bo chyba jesteśmy jedną z najgorszych też tutaj gmin, która po prostu straci na tym chyba najwięcej, bo przecina Świerklany, można powiedzieć, na pół i to jest niekorzystne dla naszej gminy, zarówno dla gminy, jak i mieszkańców. Czy jako samorząd cały czas apelujemy do CPK o to, żeby po prostu przeanalizowali inne linie, już półtorej roku, dwa lata temu już o tym mówiliśmy. Samorząd może protestować i to robi, ale ostateczna decyzja należy do władz rządowych. To idealne miejsce na pierwsze ślizgi, ale też do podszkolenia swoich łyżwiarskich umiejętności. W gminie Świerklany tuż przy Gokirze stanęło lodowisko. Co wtorek tam przyjeżdża instruktor, trener, akurat szkoli te małe dzieci, oczywiście podstawy. Mieszkańcy gminy do 15 roku życia z lodowiska korzystać mogą za darmo. Starsi goście za symboliczne 3 złote. Kto nie ma sprzętu, może wypożyczyć go na miejscu. Z tafli korzystają tłumy. Jeździmy i się bawimy. Jeździmy na lodzie. Fajnie. Jest bardzo fajne i nie jest takie z dziurami. Można robić akrobacje. Pierwszy raz i mi się przed chwilą udało jechać ponad minutę. Lodowisko czynne jest 7 dni w tygodniu. Można z niego korzystać do końca lutego. 180 lat temu w gminie Świerklany powstał pierwszy lokal. Restauracja prężnie działa do dziś. Dawniej nazywała się Karliczek. Dziś to restauracja Maria Teresa. Świętujemy 180-lecie naszego lokalu. Jak to zapoczątkowali nasi przodkowie, tak to my teraz prowadzimy. Historia głosi, że lokal został wygrany w karty. Prowadzony jest od pokoleń i przekazywany kolejnym członkom rodziny. To jest moja praprababka, to jest babcia z dziadkiem Karliczkiem. Dziadek Karliczek przekazał to matce mojej, tu na dole te zdjęcie. Matka to mnie przekazała. A ja to do córce. W restauracji uroczyście obchodzono zacny jubileusz. Były wspomnienia, dawne fotografie, nie zabrakło także kwiatów i życzeń. Nowe abstrakcje to nazwa wystawy Rafała Weinera, którą można było obejrzeć w galerii Jan w Jankowicach. Wernisaż prac odbył się 13 stycznia. To są abstrakcje, ekspresje, tak jak abstrakcyjne, action painting, neoekspresjonizm.
Takie rzeczy lubię, to jest moje hobby. Wernisaż był jednym z elementów projektu Eksploratorium, którego celem jest rozwój artystycznych talentów mieszkańców gminy, a także wzbudzenie w nich zamiłowania do sztuki. Eksploratorium, czyli to jest laboratorium od eksplorowania. I tutaj każdy po prostu, kto ma jakieś ciągoty do sztuki i do kultury, staram się jakoś pociągnąć, zainspirować, żeby ten ktoś odkrył, wyeksplorował samego siebie tutaj. Zajęcia w ramach Eksploratorium odbywają się w Śląskiej Galerii Malarstwa Jan w Jankowicach w środę i w czwartki. Pierwszy z dni zarezerwowany jest dla dzieci i młodzieży, drugi dla dorosłych.